praktyce, choć nie w podręcznikach, obowiązuje zasada the business of business is business. To znaczy nieważne, co robimy i jak robimy, ważne, czy na tym zarobimy. Natomiast ten sposób prowadzenia działalności gospodarczej na naszych oczach się rozpada, czego przykładem jest Volkswagen. Trzeba zastąpić tę złą ideę inną ideę. My nazywamy ją firmą ideą, mówiąc, to nie jest tak, że my mamy firmie podyktować, co ona ma robić, tylko firma sama musi to zdefiniować, definiując specyficzny dla siebie proces wytwarzania wartości ekonomicznej, który jednak jest procesem, w którym wytwarza się także inne wartości, nie tylko ekonomiczne. W przypadku dużych restrukturyzacji kluczem do sukcesu jest drużyna. Jest, mówiąc trochę z angielska, team menadżerów, którzy chcą tej zmiany dokonać, mają motywację, żeby tę zmianę dokonać. Nie da się zarządzać organizacją, która ma 80 kilka tysięcy pracowników, pojedynkę albo w sposób taki, który jest antagonistyczny wobec załogi. I ważne jest, żeby kompetencje ludzi, które pracują w tej spółce i zarządzają tą spółką czy grupą kapitałową, się uzupełniały, żeby one były adekwatne do wykonywanych zadań. No i oczywiście, żeby były te osoby rozliczane z zadań, to znaczy musi być odpowiedzialnych przed samym sobą i przed pozostałymi członkami drużyny.